Szanowni mieszkańcy, idziemy do wyborów samorządowych, walcząc razem o lepsze jutro, łącząc w naszym programie nadzieje i dążenia ludzi różnych środowisk i doświadczeń życiowych. Są z nami przedsiębiorcy i handlowcy, robotnicy i rolnicy, strażacy, pracownicy sfery budżetowej, emeryci i renciści. W dużym stopniu jednoczymy i reprezentujemy interesy tych wszystkich, którzy za dotychczasowy proces przemian ustrojowych w naszym kraju zapłacili najwyższą cenę i dzisiaj czują się oszukani. Drodzy wyborcy, Komitet Wyborczy Wyborców Razem o Lepsze Jutro uznaje pracę za wartość najwyższą, stawia ją przed kapitałem. Praca jest uosobieniem wszelkiego dobra, którego wartość znacznie wykracza poza jego rynkową cenę. Powinna człowiekowi zapewnić środki i uczynić jego życie szczęśliwym i godnym. Wydajna praca powinna zapewnić każdej rodzinie dostatek i poczucie bezpieczeństwa. Naszym celem jest ograniczenie bezrobocia. Dlatego też będziemy wspierać przedsiębiorców i handlowców tworzących nowe miejsca pracy. Będziemy poszukiwali i wspierali najwłaściwsze rozwiązania dla ograniczenia bezrobocia w naszej gminie. Naszym celem będzie realizacja strategii rozwoju gminy i miasta Żychlin, a przede wszystkim walka o szanse życiowe młodego pokolenia, otoczenie opieką socjalną ludzi najuboższych i potrzebujących wsparcia, troska o poprawę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, zabieganie o środki pozabudżetowe na zadania inwestycyjne, zabieganie o wzrost nakładów na oświatę, ochronę zdrowia, kulturę i sport. Uruchomienie w Żychlinie filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego. Szanowni Państwo, jako burmistrz i radni będziemy zabiegać o sprawne rozwiązywanie najważniejszych problemów warunkujących rozwój gminy i miasta Żychlin, a w szczególności o rozwój lokalnego rynku pracy i wspieranie inicjatyw gospodarczych poprzez ograniczenie wzrostu podatków lokalnych, obniżenie ceny i poprawę jakości wody poprzez zmniejszenie kosztów produkcji wody dzięki modernizacji i remontowi ujęć i stacji uzdatniania wody. Obniżenie kosztów przesyłu ciepła dzięki remontowi i modernizacji wymiennikowni i sieci cieplnych. Obniżenie kosztów oczyszczania ścieków poprzez zwiększenie obciążenia oczyszczalni dzięki budowie nowych kanalizacji sanitarnych na terenie miasta oraz do Dobrzylina i Grabowa. Poprawę infrastruktury drogowej poprzez budowę i remonty dróg, chodników i parkingów w mieście, modernizację dróg w Śleszynie, Chochołowie, Drzewoszkach i Zagrobach oraz remonty pozostałych dróg gminnych. Oczekiwania społeczne odnośnie inwestycji gminnych są bardzo duże, natomiast samorządy, dysponując środkami własnymi, tych oczekiwań nie spełnią. Dlatego też bardzo ważna jest możliwość pozyskania źródeł zewnętrznych pieniędzy, które zasilą kasę gminy i pozwolą te oczekiwania spełnić. Taką możliwość daje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, której pan kolega prezes Aleksander Pędkowski jest moim gościem i państwa. I no cóż, panie prezesie, kolego prezesie, mogę w ten sposób powiedzieć. Chciałbym serdecznie podziękować za to, co w czasie drugiej kadencji samorządu mógł ten samorząd pomoc otrzymać od Agencji Restrukturyzacji. To dzięki tym środkom wybudowano około 60 km wodociągów i przyłączy wodociągowych, wykonano kilkanaście kilometrów dróg asfaltowych. Myślę, że obecnie też z takich możliwości będzie można skorzystać i agencja uruchomi programy, które pozwolą lokalnym społecznościom, takim jak jest między innymi też miasto i gmina Żychlin, skorzystać z tych dopłat. No więc agencja była po to powołana, żeby ułatwić trochę życie w środowiskach wiejskich, małomiasteczkowych, a zwłaszcza wiejskich. Agencja w okresie ostatnich 6 lat swojej działalności przeznaczyła bardzo duże środki na właśnie rozwój infrastruktury. Natomiast w tym roku mamy znacznie większe możliwości, ponieważ uruchomiliśmy program SAPART,
obiecywany przez 2 czy 3 lata ostatnie stał się rzeczywistością. To jest kwota olbrzymia, bo to jest kwota około 1 miliarda złotych, które będą przeznaczone na inwestycje w środowiskach wiejskich. I te pieniądze w dużej mierze będą wydatkowane w przyszłym roku, ponieważ w tym roku były składane wnioski, są teraz rozpatrywane, będą przetargi i natychmiast po podpisaniu umowy z agencją będzie mogła każda z gmin, która zostanie zakwalifikowana, przystąpić do realizacji inwestycji, zamierzonej inwestycji. Myślę również, że i w roku następnym uruchomimy procedurę składania wniosków, ponieważ zakładamy, że część pieniędzy, które nie zostaną do końca wykorzystywane w tak zwanych działaniach drugim i pierwszym, będziemy mogli przeznaczyć na inwestycje samorządowe i nie będzie to może aż tak duża liczba wniosków załatwionych pozytywnie jak w tym roku, ale myślę, że przynajmniej 1/3 tej liczby, a więc to będzie około kilkuset wniosków, będzie załatwiona pozytywnie. Czyli rozumiem, że możemy liczyć na pomoc kolegi prezesa, jak i też agencji? Tak, tak. Ja liczę na to, że pieniądze, które już zaczęły płynąć do Polski, będą płynąć już teraz bardziej systematycznie, że będziemy mieć możliwości wspierania rozwoju infrastruktury wsi. Najwyższa pora, żeby w środowiskach wiejskich mieszkało się w takim samym komforcie, jak się mieszka w mieście. Żeby ta kanalizacja, woda, żeby telefon był wszędzie, żeby można było dojechać dobrą drogą do samego domu. To jest standard już europejski i musimy zmierzać do takiego standardu. Nie możemy w dalszym ciągu trzymać tej dyskryminacji środowiska wiejskiego w stosunku do środowiska miejskiego. Żyklin jest specyficzną gminą o bardzo wysokim bezrobociu. Rozumiem, że agencja nadal będzie wspierała te przedsięwzięcia, które będą tworzyły nowe miejsca pracy, nie tylko na terenach wiejskich, ale i tych małomiasteczkowych. No więc zamierzamy pod koniec tego roku uruchomić tak zwane działanie czwarte w Sapardzie. Jest to ciekawe bardzo przedsięwzięcie. Będzie na to przeznaczonych około 100 milionów, około 100 milionów euro. Są to tak zwane inwestycje stwarzające nowe miejsca pracy albo dodatkowe możliwości zarobku dla rolników. A więc wszystkie te inwestycje, które mogą uzupełniać dochody rolników bądź tworzyć nowe miejsca pracy, będą mogły być współfinansowane przez ten program. Będzie on, jak myślę, uruchomiony pod koniec roku i w przyszłym roku. No i jeszcze może w tym roku, a najdalej na początku przyszłego roku, zachęcam do zainteresowania się tym programem, no i tworzenia właśnie nowych miejsc pracy. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ściśle współpracuje z samorządami województwa łódzkiego. Środki finansowe, jakimi dysponujemy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przeznaczane są bez mała 90% na finansowanie inwestycji ekologicznych na terenach miejskich i wiejskich. W Wojewódzkim Funduszu położyliśmy szczególny nacisk na wsparcie mniejszych gmin, słabszych finansowo, realizując podstawową zasadę zrównoważonego rozwoju z ustawy o kształtowaniu środowiska, której przede wszystkim podlegamy. Chcę powiedzieć, że szczególną starannością staramy się wypełnić tutaj naszą powinność w kontekście wspierania finansowego właśnie samorządów lokalnych i jeśli idzie o gminę Żychlin, miasto i gminę Żychlin, to współpraca z funduszem układa się bardzo dobrze. Na wielu płaszczyznach współpracujemy. Jedna z największych inwestycji, jaka miała miejsce w ostatnim czasie, to finansowanie budowy oczyszczalni ścieków na terenie miasta. Wiele inwestycji o charakterze ochrony atmosfery z dziedziny termomodernizacji szkolnictwa wyższego, budynków użyteczności publicznej, również szpitalnictwa. Chcę powiedzieć, że kandydaci Polskiego Stronnictwa Ludowego na wójtów i burmistrzów, jak kolega Wołoszyn czy kolega Maciak, gwarantują dobrą współpracę z Wojewódzkim Funduszem w zakresie współpracy i dobrego pozyskiwania środków z Wojewódzkiego Funduszu. Jeśli chodzi o gminę i miasto Żychlin, to no, w czasie któregoś tam pobytu zastanawiamy, dlaczego sala stoi pusta i nieczynna. Okazało się, że potrzebne są pieniądze na remont i tutaj żeśmy wspólnie z ówczesnym wicewójtem, wiceburmistrzem, kolegą Maciakiem właśnie spowodowali, że ta sala została wyremontowana, także i tutaj przy udziale starostwa. Natomiast, no niestety, ale przyznane środki na budowę kompleksu sportowego
później w gminie już nie zostały wykorzystane, musieliśmy je przeznaczyć dla innych inwestorów. W tym przypadku poszło to dla części dla Małej Ligi Bejsbola w Kutnie. Także jeszcze chciałem powiedzieć, że z tej działki dotyczącej ochrony środowiska także sporo środków z inwestycyjnych poszło z samorządu, bo pieniądze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są pieniędzmi samorządu województwa, bo my je zbieramy, potem przekazujemy do funduszu, a fundusz no, różnie dzieli, na ogół zgodnie z sugestią naszą, ale no i wtedy. I tam przymierzaliśmy się także do rozbudowy oczyszczalni i tutaj między innymi koło Kutna jest w planie teraz wpisany ten zbiornik wodny, który będzie realizowany z tych środków, a że z tego także no, sporo samorząd województwa pomógł dla właśnie i samorządów gminnych, w tym dla konkretnie dla Rzeklina i dla samorządu powiatowego w Kutnie, a więc tutaj chciałem za tą współpracę podziękować za ten czas i za tą kadencję minioną. Program Komitetu Wyborczego Wyborców Razem o Lepsze Jutro uważam, że przyjmiecie za własny, gdyż nie ma w nim obietnic. Są konkretne rozwiązania dotyczące większości dziedzin życia gospodarczego i społecznego naszej gminy. Samorząd potrzebuje dobrego gospodarza. Chcę być burmistrzem z waszej woli, mówić waszym głosem, reprezentować wasze interesy. Będę aktywnie i wspólnie z wami rozwiązywać nasze problemy. Jeśli państwo akceptują program Komitetu Wyborczego Wyborców Razem o Lepsze Jutro, głosujcie na ludzi, którzy będą je wprowadzać. Weźcie udział w głosowaniu, nie pozwólcie, by inni decydowali za was. Głosujcie na kandydatów na radnych z list Komitetu Wyborczego Razem o Lepsze Jutro. Komitet Wyborczy Wyborców Razem o Lepsze Jutro w okręgu wyborczym numer 1 zgłosił Jakubowskiego Krzysztofa Pawła. Kandydatami do Rady Gminy i Miasta w Rzeklinie w okręgu wyborczym numer 2 są Alicja Maria Wójcik oraz Janusz Bulski. Kandydatami do Rady Gminy i Miasta Rzeklin Komitetu Wyborczego Razem o Lepsze Jutro w okręgu wyborczym numer 3 są Maria Kuńkowska, Henryk Mikołajczyk, Andrzej Wojewoda. W okręgu wyborczym numer 4 Komitet Wyborczy Wyborców Razem o Lepsze Jutro reprezentują Elżbieta Tarnowska, Piotr Paweł Jędrzejczak. W okręgu wyborczym numer 5 Kalinowski Rafał, Przygórski Zdzisław. W okręgu wyborczym numer 6 Tadeusz Król. W okręgu wyborczym numer 7 Teresa Kubicka, Dubrownik Marek. W okręgu wyborczym numer 8 Lewandowska Hanna Henryka. W okręgu wyborczym numer 9 Lewandowski Mieczysław. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Paweł Wołoszyn. Chciałem przypomnieć, że w latach 94-98 miałem przyjemność piastować funkcję burmistrza naszej gminy Rzeklin. Obecnie jestem wicestarostą. Myślę, że przez te 8 lat działalności samorządowej udało się pewnych spraw sporo załatwić. Myślę, że widzicie je Państwo do dzisiaj na własne oczy. Obecnie kandyduję powtórnie do powiatu i chciałem Państwu obiecać, że tak samo jak przez te ostatnie 8 lat, tak i przez następne 4, jeżeli zagłosujecie Państwo na mnie i uda mi się do Rady Powiatu dostać, będę realizował program zarówno komitetu, z którego startuję, jest to Komitet Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale również Komitetu Wyborców z terenu Rzeklina, który ma nazwę Razem o Lepsze Jutro. Jednocześnie chciałem Państwu powiedzieć, że razem ze mną do Rady Powiatu z listy numer 6 z terenu Rzeklina startują następujące osoby. Czekalski Józef z Rzeklina, Dominiak Robert z Białej, Jędrachowicz Piotr ze Śleszyna, Kalinowska Grażyna z Rzeklina i Adamczyk Stanisław z Dobrzelina. Nazywam się Jolanta Szczypińska, jestem mieszkanką Bedna. Kandyduję
do Sejmiku Wojewódzkiego na radną. Reprezentuję Polskie Stronnictwo Ludowe. Zainwestujcie cenne swoje głosy w moją skromną kandydaturę. Obiecuję, że jako radna wojewódzka będę ściśle współpracowała z samorządem gminnym i powiatowym Żychlina. Głosujcie na dwójkę, listy numer 6. Jako radny z terenu także i powiatu kutnowskiego startuję do obecnej edycji samorządu województwa, więc także chciałem prosić o życzliwość i o łaskawe potraktowanie mojej osoby i także o głos na moją osobę. Jeśli Państwo akceptują program Komitetu Wyborczego Wyborców Razem o Lepsze Jutro, głosujcie na ludzi, którzy będą je wprowadzać. Weźcie udział w głosowaniu, nie pozwólcie, by inni decydowali za Was. Głosujcie na kandydatów na radnych z list Komitetu Wyborczego Razem o Lepsze Jutro. Witam Państwa, mieszkańców miasta i gminy Żychlin, zgromadzonych przed telewizyjnym oknem. Nazywam się Zdzisław Węcel, jestem z wykształcenia inżynierem, magistrem elektrykiem. Z pewnością wielu z Państwa zna mnie z wieloletniej pracy w zakładach wytwórczych maszyn i transformatorów EMIT. Byłem tam przez wiele lat dyrektorem technicznym, odpowiedzialnym za rozwój zakładów, a również odpowiadałem jako przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta i Rolnictwa przez wiele lat za rozwój infrastruktury miejskiej i budownictwo mieszkaniowe, które rozpoczęliśmy w latach 70. między ulicami Żeromskiego a Waryńskiego, budynki rotacyjne z funduszy zakładów oraz rozpoczęliśmy budowę dwóch budynków z funduszu socjalnego na osiedlu Trauguta. Dzięki temu powstało piękne osiedle, dzisiaj ozdoba miasta. W mijającej kadencji rady byłem radnym powiatowym pierwszej kadencji rad powiatowych. W zbliżających się wyborach samorządowych kandyduję na burmistrza gminy i miasta Żychlin. Wspiera mnie Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem. Jeśli Państwo mi zaufacie w przyszłym samorządzie, będę podejmował następujące zadania. Pierwsze, wprowadzenie nowej jakości i kultury pracy Rady Gminy i Miasta, burmistrza oraz pracowników Urzędu Miasta i Gminy. Polegać to będzie na życzliwym i skutecznym sposobie załatwiania wniosków obywateli, wypełniania obowiązków przez urzędników, tak etatowych, jak i wybieralnych pracowników tego urzędu. Po drugie, będę inicjował i wspierał przedsięwzięcia dla tworzenia nowych miejsc pracy, szczególnie dla ludzi młodych, rozpoczynających karierę zawodową. Po trzecie, będę promował rozwój kultury i sportu, a także oświaty, poczynając od wzmocnienia nauki języków obcych i stworzenia możliwości ich wykorzystania. Po czwarte, zapewnię zwiększenie osłony socjalnej nad najbiedniejszymi obywatelami, szczególnie ich dziećmi i osobami w podeszłym wieku. Po piąte, będę współdziałał z organami powołanymi dla zapewnienia ładu i porządku publicznego w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa u obywateli miasta i gminy. Po szóste, zapewnię sprawność infrastruktury gminy i miasta poprzez jej remonty, dokończenie inwestycji, szczególnie w oczyszczalni ścieków, przygotowanie do budowy mieszkań komunalnych. Po siódme, będę wspierał instytucje służby zdrowia dla zapewnienia przez nie dobrego poziomu opieki zdrowotnej,
całemu naszemu społeczeństwu od najmłodszych po weteranów. Po ósme, będę wspierał działania dla integracji, ale nie tylko z państwami Unii Europejskiej, ale również z państwami sąsiadującymi ze wschodnią i południową granicą naszego kraju. Szczegóły naszego programu znajdziecie Państwo w prasie oraz w ulotkach przedwyborczych Komitetu Wyborczego Lewica Razem. Teraz przedstawię Państwu kandydatów z listy SLD nr 3 do Rady Powiatu. Na pierwszym miejscu tej listy znajduje się kolega Sławomir Kalinowski, wieloletni pracownik działu zapewnienia jakości z zakładów MITS-a, obecnie przewodniczący Rady SLD Gminy i Miasta Żychlin oraz wiceprzewodniczący Rady SLD Powiatu Kutnowskiego. Wykształcenie średnie techniczne. Na drugim miejscu tej listy znajduje się kolega Henryk Szewczyk, inżynier mechanik, obecnie prezes PSS Społem w Żychlinie, w pierwszej kadencji Rady Powiatowej, przedstawiciel Żychlina w tej Radzie, działający w Komisji Spraw Społecznych. Na trzecim miejscu tej listy znajduje się kolega Marek Materka, wieloletni pracownik zakładów EMIT, ostatnio na stanowisku technologa, wykształcenie średnie techniczne, działacz społeczny, przewodniczący Rady Zakładowej OPZZ, wieloletni przewodniczący organizacji młodzieżowych. Na piątym miejscu tej listy znajduje się kolega Andrzej Królikowski, inżynier elektryk, wieloletni pracownik działu konstrukcyjnego zakładu EMIT, obecnie od kilku lat wykładowca zespołu szkół zawodowych, specjalista w zakresie maszyn elektrycznych wirujących. Na szóstym miejscu tej listy znajduje się pani Krystyna Szmytkę, wykształcenie średnie, wieloletni pracownik zakładu EMIT, na stanowisku organizatora produkcji i ostatnio na stanowisku konstruktora, obecnie emerytka tych zakładów. Na czwartym miejscu tej listy znajduje się moja skromna osoba. Nazywam się Zdzisław Węcel, jestem z wykształcenia inżynierem, magistrem elektrotechniki, specjalistą od budowy urządzeń wysokiego napięcia. W zakładach EMIT byłem długie lata zastępcą dyrektora do spraw technicznych i rozwoju, a także pracowałem za granicą przez kilka lat z ramienia Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego. Pragnę zaznaczyć, że w tym czasie byłem członkiem Rady Miasta i Gminy, przewodniczyłem Komisji Rozwoju Miasta i Rolnictwa. Mam przyjemność przedstawić Państwu kolejnych kandydatów do Rady Miasta i Gminy Żychlin, poczynając od obwodu numer 1. W obwodzie numer 1 mamy panią Mariannę Głogowską, wieloletniego dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących imienia Mickiewicza, wykształcenie wyższe, filologiczne, pracującą w przeszłości w komisjach Rady Miasta i Gminy. W obwodzie numer 2 reprezentuje nas pan Jerzy Kudela, były pracownik zakładu EMIT w Żychlinie, obecnie prowadzący własną działalność gospodarczą, wykształcenie średnie techniczne. W obwodzie numer 3 reprezentują nas Stanisław Głogowski, wykształcenie średnie techniczne, długoletni pracownik zakładów EMIT SA, obecnie kierownik narzędziowni. Ma doświadczenie w pracy związkowej w tych zakładach. W obwodzie numer 4 reprezentują nas Jerzy Rosiński, długoletni pracownik zakładów EMIT w Żychlinie, technik elektryk, były szef organizacji młodzieżowych w tym zakładzie, aktualnie prezes spółdzielni mieszkaniowej Wspólny Dom. W obwodzie numer 4 reprezentuje nas również pani Maria Garboś, wykształcenie średnie, ekonomistka, długoletni pracownik jednostek budżetowych naszego powiatu. W obwodzie numer 5 reprezentują nas Jadwiga Melcher, długoletni pracownik zakładów EMIT, na stanowisku kierownika Domu Kultury, wykształcenie średnie i ukończone studium kultury. W okręgu numer 5 reprezentuje nas również pan Andrzej Jabłoński, długoletni dyrektor Domu Opieki Społecznej w Wojszycach, wykształcenie wyższe po SGGW w Warszawie i studiach podyplomowej Szkoły Głównej Handlowej. Ojciec syna, wieloletni działacz społeczny na terenie Żychlina w latach 88-90, wicenaczelnik miasta i gminy Żychlin. W
W obwodzie numer 6 reprezentuje nas Krzysztof Milczarek. Wykształcenie wyższe, inżynier elektryk, długoletni pracownik obecnie zakładów Elektrym Transformatory na stanowisku projektanta i jednocześnie jest nauczycielem w zespole szkół zawodowych w Żychlinie. W obwodzie numer 7 reprezentuje nas pani Beata Kosmowska, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek prawo, członek Rady Miejsko-Gminy SLD w Żychlinie i Rady Powiatowej SLD w Kutnie, członek Stowarzyszenia Młodej Lewicy Demokratycznej w Żychlinie. W obwodzie numer 7 reprezentuje nas również pani Agnieszka Kwiatkowska, wykształcenie wyższe ekonomiczne, członek zarządu SMLD w Żychlinie. W obwodzie numer 8 reprezentuje nas pani Wiesława Podlasiewicz, wieloletni pracownik GS Samopomoc Chłopska w Żychlinie. W obwodzie numer 9 reprezentuje nas pani Barbara Majchrzak, wykształcenie ekonomiczne, długoletni pracownik Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Dobrzelinie. W dzisiejszym spotkaniu nie mogli uczestniczyć z przyczyn niezależnych od siebie panowie Waldemar Malinkiewicz, Krzysztof Stefaniak i Wojciech Jerzy Majchrzak. Szanowni Państwo, oddając swoje głosy na kandydatów Lewicy, to jest na listę numer 3 do Rady Powiatu Kutnowskiego i na listę numer 13 do Rady Miasta i Gminy w Żychlinie, wybieracie ludzi kompetentnych, uczciwych i tolerancyjnych, mających realny program pracy, gwarantujący lepsze zarządzanie gminą niż to jest obecnie. Dziękuję Państwu za uwagę.